Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torresty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale będziemy wybywać z tej pustyni. Chciałabym tylko dokończyć sprawy, które nam zostały. Myślę, że możecie zauważyć różnicę graficzną. Jak na złość, ktoś mi oczywiście trąbi za oknem. Myślę, że możecie zauważyć zmianę jakości, ponieważ trochę zmieniłam ustawienia na wyższe. Zobaczymy, jak sobie gra z tym poradzi dzisiaj. Ale wydaje mi się, że dużo ładniej wygląda wszystko. Nawet na pewno. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ na płynność gry. Wydaje mi się, że możliwe jest, że nie. Tutaj się porespiły nam szakale. Oj, dobra. Okej, no to co, lecimy. Dzisiaj chciałabym pozamykać parę spraw i jedną z nich jest to, że chciałabym się pozbyć Asaru oraz co za tym idzie Riordiana. I tak musimy wybrać jakiegoś maga, który niestety, ale umrze z naszej ręki. Maga wody i tutaj akurat nam się ładnie tak składa, że jeżeli pokonamy Asaru, to pokonamy też w sumie Riordiana. Także możemy tak zrobić. I zobaczymy, jak to dalej wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie nam sprawnie. Ogółem będziemy wracać pomału do Myrtany, ale zdecydowanie można powiedzieć, że na chwilę, bo głównie po to, żeby zrobić faring. Tak naprawdę i później pójdziemy już do Nordmaru. Kurde, ja widzę dużą różnicę graficzną. Ogólnie ja teraz nagrywam dla was filmy trochę na zapas. Standardowo oczywiście. Z prostej przyczyny, mianowicie mam cały zawalony przyszły tydzień i chciałabym po prostu, żeby odcinki wychodziły regularnie, a nie wiem, czy będę miała czas nagrywać, ponieważ mam praktycznie codziennie zajęcia z pierwszego tańca i po prostu nie wiem, jakby to wszystko miało wyglądać. Dlatego jest tak, jak jest. No, faktycznie się nam zrespili przeciwnicy. Pokusiłabym się na razie o stwierdzenie, że po zmianie ustawień jest bardziej płynnie niż przed było. Ale to już oceni mój OBS. Więc na razie tak to pozostanie. Kurde, bardzo dużo przeciwników się tutaj pojawiło. Przecież tutaj nic nie było. Ja rozumiem, że się respią, ale myślałam, że jakieś pojedyncze sztuki. Znaczy wiecie, z szakalami jest akurat tak, że one w sumie sobie wędrują, więc jest to jak najbardziej możliwe, że jest ich tutaj nagle całe stado. To nie jest dziwne. No i dobra. Wyleczmy się troszeczkę. Najlepszym sposobem tutaj będzie, wydaje mi się, po prostu walnąć w Riordiana błyskawicą i później zająć się już typowo resztą osób, czyli również Asaru. No zobaczymy. No tak by było najprościej, bo wtedy mamy też, wiecie, taką informację, że mamy wyeliminowanego maga i to się na pewno przyda. Tylko najlepiej by było sobie gdzieś stanąć tutaj tak z boku, żeby nie było. No tak, mam tabliczki, których wreszcie pod koniec ostatniego odcinka nie zapisałam, że użyłam, więc jeszcze raz F5. No i lecimy z tym. Co? On to przeżył? Jak to jest możliwe? To jest fizycznie niemożliwe. Ostatnio jak go pierdykłam, to nie przeżył tego. Niedobrze. Dobra, to może jednak pierdykniemy od razu w Asaru i będziemy spierdzielać. Przestań używać magii. Idź sobie! Czemu wy to przeżyliście?
Że ja nie zmieniałam poziomu trudności. Co tu się dzieje? What the fuck is going on? To jest bardzo dziwne. Opcje. Poziom trudności. Dobra, to pierdykniemy w randomowego koczownika. No, okej. Okay. Niech będzie. Najpierw Jordiana. Bo będzie źle, jak go nie zabijemy. Dawaj. Dawaj, bij go. Super. Ała, teraz trzeba jakoś stąd wstać i wyleźć. O kurde. Szósteczkę pijemy. Zapisujemy się i możemy lecieć. Okej, dzień dobry. Błagam, nie wchodź w ścianę. Fuck my life. Dobra. Ci zwykli koczownicy to tam na luzie. No wiedziałam, że dostanę kurde ze ściany nagle. Szóstka. Kurde no. Będą tak teraz do mnie strzelać przez ściany. A bo tu ty strzelasz. A bo to nie tylko ty strzelasz. Kurde no, co jest? O Jezu. Niedobrze. Pi. Fuck my life. Więc jednak cię dorwałem. Okej, damy radę chyba. Więc jednak cię dorwałem. Oh my godness. Biegaj. Damy radę. Dobra. No kurde, to jest fizycznie niemożliwe. No bijesz. Masakra. Więc jednak cię dorwałem. Okej, pi. Ale hej, przynajmniej nie żyje Riordan i Asarusz przyszedł, więc jest dobrze. Tu jest ich dużo, to jest chyba jeden z większych obozów koczowników w ogóle w Gothiku 3. Okej. Więc jednak cię dorwałem. No to nie jest jeszcze koniec. Więc jednak cię dorwałem. Co tu się dzieje? Łucznik chyba wlazł w ścianę. Mhm. Albo sobie lata na wysokości. Nie wiem. Mhm. To niedobrze. Ani kroku dalej. Ktoś tu jeszcze jest? Chyba nie. Więc jednak cię dorwałem. Najgorzej. Nie w ten sposób. No właśnie. Ajajaj, trochę się nam pokomplikowała sprawa. Tu jesteś.
Dobra. Chyba nam się udało pokonać wszystkich. Mam taką nadzieję. Okej, tutaj był jakiś kuferek czy coś, bo czegoś mogłam użyć podczas walki. Coś tu klikałam i działało. Ale dziwne, bo już nie działa. Okej, koczownik. Koczownik. Tu jest jeszcze tablica, którą warto przeczytać. Robar ukrył się w jaskini, ale bestia go znalazła. I Robar sięgnął za siebie i znalazł miecz. Wziął go i powalił bestię jednym ciosem. Prastara wiedza plus 3, Riordian gryzie piach. Super. Dobra, chyba możemy stąd już zmykać. Jeszcze tylko sobie obgrabimy ludzi na zewnątrz. Chyba, że już to zrobiłam. Chyba już to jednak zrobiłam. No dobra, no to wracamy do Bragi. I oddajmy zadanie. Załatwiłem Asaru. Dobrze. Żyjemy w cieniu twojej wielkości. Ojcze polowań. To wszystko? Oczywiście, nagrodzę cię za twój trud. Chyba załatwiłem już przywódców wszystkich plemion. Tak, synu asasynów. Oddałeś nam wielką przysługę. Teraz możemy się zająć naszymi sprawami. No i super. Od razu pójdziemy sobie do Ben Erai. I pogadamy z Kampą, bo nie robiłam tego jeszcze w ogóle. A on ma dla nas właśnie zadania. Masz dla mnie pracę? Pracę? W okolicy aż się roi od tych cholernych koczowników. Zapłacę ci za każdego załatwionego przywódcę koczowników. Jeśli można to uznać za pracę, to chętnie cię zatrudnię. Kto jest na twojej liście? Chakior Lew. Najechał Lago. Hurit. On i jego ludzie napadają oazy na południu. I Jespas. Grasuje na drogach, napada na podróżnych. Chakior nie żyje. Doskonale. Oto twoje złoto. Jespas już nigdy na nikogo nie napadnie. Dobrze, że zrobiłeś z nim porządek. Droga do Bragi znów jest bezpieczna. Oto twoje złoto. No i fajnie, to idziemy jeszcze po Hurita. I będziemy mieli to załatwione w 100%. Fajnie. Cieszę się bardzo. I wtedy już będziemy mogli w sumie z pustyni wybywać. Znaczy wiecie, tu jest jeszcze dużo rzeczy do zwiedzania, ale to one już są tak naprawdę po drugiej stronie masywu, czyli konkretniej tutaj bardziej, o. Te tereny tu. To nie jest na teraz, nie? Znowu będę musiała zaraz wstać i zamknąć okno, bo znowu gdzieś koszą w okolicy. Masakra, ja wszystko rozumiem, ale dajcie żyć ludziom. To jest okropne. Tutaj Watrasa zostawimy w spokoju. Bo ja nie chcę zabijać wszystkich magów wody. Pozbyliśmy się tego, który jest najmniej potrzebny. Jakby, no nie wiem, po prostu jednego z nich. I zostańmy sobie może przy tym jednak. Dobra, Hurita załatwimy, myślę, że skuszy. Dobra, już jestem. Oczywiście koszą bezpośrednio przed moim blokiem. Możesz przestać? Nie trafiłam. Ani kroku dalej.
Super. Możecie już sobie darować. No, kurwa mać. Ile można? Kiedy trzeba, to nie macie IQ, a jak nie trzeba, to macie. Serio? No i dobra, pochuricie. Możemy oddać zadanie. I możemy już tutaj z pustyni wybywać. Miło, naprawdę miło. Zająłem się Huritem. Dobrze. Od dawna stanowił problem. Proszę, to dla ciebie. Masz dla mnie jeszcze jakieś zadanie? Załatwiłeś wszystkich koczowników w okolicy. Zasługujesz na premię. Proszę, weź to, łowco koczowników. No i pięknie. Szczerze mówiąc, to jeszcze może najpierw bym wróciła do Silden, zanim pójdziemy do tego. Jak to się nazywa? Chryste Panie. Zanim pójdziemy do Faring. Bo tam w Silden zostawiłam jeszcze jedną postać, z którą możemy porozmawiać. I chciałabym to chyba ogarnąć. Ciekawe, czy w Myrtanie jest plucha. Oczywiście, że jest. Pada. To wypadałoby się może troszeczkę iść gdzieś przekimać najpierw. O, tutaj było łóżko. Serio, dalej pada. Ile ja tak będę musiała spać? Dziękuję. Serdecznie. No dobra, no to pójdziemy tutaj do tego obozu więziennego. Najpierw, bo tutaj zostawiłam, co ciekawe, Nordmarczyka, z którym mogę pogadać. I jego możemy wykupić od Zapoteka. Tak, pewnie. Miło się z tobą gadał. Kim jesteś? Nazywam się Lars. Kiedyś byłem dumnym wojownikiem z wyżyn Nordmaru. Ale teraz gniję tu, w obozie. Czemu się w więzieniu? Okradłem Baraka, szefa areny. A ci kolesie nie przepadają za złodziejami. Wiem. Walczyłeś na wojnie? Tak. W tamtych czasach byłem najsilniejszy w moim klanie. Możesz uczynić mnie silniejszym? Owszem. Jeśli zdobędę wreszcie to, po co przybyłem do krainy centralnej. Ale najpierw musisz mnie uwolnić. Nie słuchałbym tego. Jak mogę ci pomóc? Nie możesz mi pomóc. Chyba, że masz dużo złota. Jestem wart około 300 złotych monet. Musiałbyś mnie odkupić od Zapoteka, dowódcy obozu. Rozumiem. No nie ma problemu. Ani trochę. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Wszystko jest możliwe. Chcę wykupić z niewoli Larsa, Nordmarczyka. Pewnego dnia to wszystko dobrze się skończy. Należy do ciebie. I tak lepiej, żeby stąd zniknął. Jak są z nim same kłopoty. No i dobra, fajnie. W ogóle przypomniało mi się, że ja mam zadanie jeszcze do zrobienia dla buntowników odnośnie niewolników. U Freemana. Ale to na kiedy indziej. Kupiłem twoją wolność. Tak, jasne. Nabijasz się ze mnie. Wyglądam na żartownicę. Człowiek honoru. Jestem pod wrażeniem, przyjacielu. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, daj znać. Właśnie, uczysz odporności na mróz. Chcę być wytrzymały na mróz. Dużo się ruszaj. W ten sposób ogrzejesz ciało. Każdy ruch musi pochodzić z całego ciała. I
upewnij się, że zawsze jest ci ciepło w stopy. Zabierz mnie na przełęcz prowadzącą do Nordmaru. Chcesz zobaczyć mój ojczysty kraj? Z chęcią ci go pokażę, przyjacielu. Chodź ze mną. Idź za Larsem na przełęcz do Nordmaru. No już lecę, gościu. No. Prowadź. Halo. O, super. Udało się. No i pięknie. Widzę, że idziemy standardową ścieżką. Ale niech będzie i tak. Wykonamy sobie zadanie z nim i później już udamy się do Faring, żeby tam robić questy. Co ty robisz, chłopie? Ja nie mam całego dnia. Damy radę. Fajnie, na spokojnie. Pewnie się dziki tutaj pojawią na nowo, bo dawno nas tu nie było, a one się zawsze odnawiają. See. Nie myliłam się ani trochę. Mamy dzikiego dzika. Dobranoc. A masz, tobie już podziękujemy, paskudo. Dawaj, Lars, idziemy. Kurczę, tutaj jest jeszcze tyle do zrobienia. W tej grze, że naprawdę. No, ja mam wrażenie, że nam zejdzie z ponad 100 odcinków, jak ja chcę zrobić wszystko. Chociaż, kto wie. Ale bardzo możliwe. Ach, samo Faring jeszcze nam zajmie trochę czasu. Tych niewolników by wypadało przeprowadzić. Lars, błagam cię. No i jest jeszcze parę fajnych miejsc do odwiedzenia. Naprawdę, świat jest mega otwarty i ja za tego Dika 3 po prostu uwielbiam. Za ten po prostu duży świat. Za to, że możemy sobie w sumie chodzić, gdzie chcemy. Co jak co, dużo rzeczy Pirania nie dopracowała, ale bardzo dużo rzeczy też dopracowała. Przynajmniej jeżeli chodzi o świat przedstawiony, to naprawdę jest on ogromny i bardzo zróżnicowany. To jest na duży plus. A to, że niektórzy przeciwnicy są tacy sobie i walka jest oklepana, to tam nic. Tak naprawdę w Gothiku 2 też była oklepana, bo wystarczyło walić lewo-prawo. Tak, można też tak przecież powiedzieć, no nie? Nie wiem dlaczego, ale nagle wszyscy się bardzo uczepili tej trójki, a prawda jest taka, że wszystkie pozostałe części są takie same. Okej, wiem już nawet, którędy biegniemy. Ja tutaj zabijałam trolle, czy nie zabijałam? Dobre pytanie. O kurde, Szczaw Królewski. Zabieram. Okej, tutaj jest jaskinka z cieniostworem bodajże. Mniej więcej wiem, gdzie jesteśmy, więc to jest na pewno jakiś plus. I chyba zabijałam tutaj trolle, bo tutaj spacerowaliśmy, jak odprowadzałam tego gościa z dostawą. No właśnie, tutaj była ta dostawa z Nordmaru. Okej, czyli idziemy na to przejście. Przełęcz jest tam, dalej na północ, przyjacielu. Zostanę tu, w tych lasach. W końcu nie opuściłem domu bez powodu. Czemu opuściłeś swój rodzinny kraj? Wyruszyłem na wyprawę, która miała zrobić ze mnie łucznika. W domu nikt nie mógł mi w tym pomóc. Okej. Więc gdzie się teraz udajesz? No cóż, skoro pytasz, jeśli będziesz mnie potrzebował, znajdziesz mnie w lesie z buntownikami. No i świetnie, to jest informacja, której no. Potrzebowałam. Ty nic nie uczysz, co mi Hello? O, mamy propunktowy. Kolejna bestia! O Jezu, tu szraty były, nie zauważyłam. Serio? Ała! Nie w Larsa, debilu.
No co jest? A masz, tobie już podziękujemy, paskudo. Widzę, że Lars sobie poradził sam. Okej. No to co, od razu jeszcze pójdziemy na chwilę do Geldern, bo tam się nauczymy odporności na choroby. To też jest umiejętność, która mi się przyda. Okej, zatańczyłam delikatnie. Okej, dobra, fajnie. Możemy kamień młyński podnieść, ale tu bym poczekała. Chociaż w sumie, no my i tak już mamy ten próg przetan, nie? No nie wiem, ale na razie się nauczmy u Renwicka odporności na choroby. Bo to jest umiejętność bardzo przydatna, szczególnie w Nordmarze. Pokaż mi, jak się chronić przed chorobami. Są dwie możliwości. Naucz się akceptować chorobę i połóż się do łóżka. Na pewno słyszałeś już o lekarstwach i takich tam. Albo zignorujesz chorobę. Twoje ciało jest silniejsze. Żadna choroba nie będzie się mogła rozprzestrzenić w twoim organizmie bez twojej zgody. No i świetnie, dziękuję ci bardzo serdecznie. Podjemy sobie troszeczkę pieczeni. I wiecie co? Chciałabym jednej rzeczy spróbować. Czy jeżeli ja teraz powiem o tej rewolucji, a potem pójdę do Torna, to on mi da kamień? Byłem w świątyni. Widziałeś tam ognisty puchar? Nie widziałem go. Kamień spadł mi z serca, przyjacielu. Niech Inos cię chroni, przybyszu. Jeśli zaatakujesz orków w mieście, staniemy u twojego boku. Dobra, przepędź orków. I czy jak ja teraz pójdę do Torna, to czy on mi da kamień? Bo jeżeli tak, to myślę, że warto to już zrobić teraz. Wiecie, mieć tych orków tam na pomarańczowo. Chociaż mi się wydaje, że oni mnie teraz do świątyni nie wpuszczą. Jakbym chciała tam wejść, ale może mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony ja nie mam po co tam chodzić, więc w sumie... Jeden kit. Tak tylko chcę sprawdzić, dla czystej ciekawości. Ludzie z Geldern mi ufają. Pomógł mi mag ognia, Marius. Dobrze. W takim wypadku dam ci mój kamień, druida. Oby moc zębacza wspierała cię w walce z orkami, podejmujący decyzję. No i świetnie. Dobra. To możemy tak to zrobić. To ile mamy tych kamyczków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Moglibyśmy iść po szósty kamień jeszcze zanim wyruszymy do Nordmaru. I do Faring. Mam tylko nadzieję, że nam się to fajnie tutaj zgra i uda. Ja sobie tylko przed tym przedsięwzięciem zrobię zapis taki stały, bo nagrywałam dla was wcześniej ten odcinek, co teraz. I niestety, ale było mulońsko w chuj. Dobra, to zróbmy to. W takim razie do Bakareszu się udamy. Wiecie, mamy plus, że w sumie do Nordmaru mamy też teleporty, więc nie musimy już tam chodzić na piechotę przez przełęcz. Ale to nie zmienia faktu, że zalegają nam zadania w Faring, bo w ogóle nie dotykałam tego miasta. Także, no zobaczymy jak to wyjdzie. Ale tak, zdobędziemy sobie teraz kamień. I wtedy nam już zostanie ostatni, który będzie w klanie Wilka. A jego królestwo nastanie i zadarzą ci, ku którym skieruje swój gniew. Fajnie, fajnie. Zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Dobra, i tutaj tak, był ten gościu. Mamy oko na wszystko. Akrobor, czy jak mu tam było, czy akrabar. I tutaj były te piaskowe pełzacze. Boże, pełzacze, co ja powiedziałam? Piaskowe tupielce. Dzień dobry. Już powinieneś umrzeć sam. Jak najbardziej. No to lecimy dalej. Dobra.
Topielce, 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 dużo topielców. Ale wiecie, z czym się je dużo topielców? Z dużą ilością expa, oczywiście. Nie trafiłam. To nic. Dobra. Tutaj sobie zrobię F5, bo tutaj tak mi ścinał mu grę, że to było po prostu nie do zniesienia. Tak jakby od tej trawy. Tutaj bardzo muli. To jest jedno z gorszych miejsc. Dobra. W sumie bardzo fajna metoda na topielce. Widzicie, ich tu jest od groma, nie? Naprawdę. Miło, że czekacie na wpierdziel. Bardzo mi się to podoba. Okej. Nie wiem, czy widzieliście, ale przy jednym ciosie nie weszła tak jakby trucizna. Ja jestem bardzo ciekawa, czy ta trucizna może na przykład zejść, ale wydaje mi się, że chyba nie. Znaczy, byłoby to trochę dziwne, a z drugiej trochę logiczne. Dobra, no mamy kolejne przejście. I kolejne oczywiście topielce. Dobranoc. I jeszcze raz dobranoc. Oj, nie trafiłam tym razem. Zróbmy jakieś F5. I pora na kolejne topielczyki. No już mamy jaskinię. Fajnie. Wydawało mi się, że jest ich tu więcej, ale prawda jest taka, że jeszcze możemy iść w drugą stronę i tam jest ich jeszcze więcej. No i dobra. I to są w teorii wszystkie? Tu jest jeszcze jeden. Chodź tu. I to nawet nie jeden. Dobra. No to co, mamy jaskinię, moi drodzy. Jakbyście się zastanawiali, ona na mapie jest dokładnie w tym miejscu, tutaj. Ewentualnie jak się odwrócę tak, to jest tutaj. Ale mniej więcej przy tym wybrzeżu. No i tutaj tak naprawdę nic nie ma. Oprócz takiego oto szkieletu,
i tego oto miejsca. Mamy miksturę przemiany numer 1, miksturę przemiany numer 2, rosę poranną, druidzki kamień topielca i dziennik. I nas oczywiście ten dziennik interesuje najbardziej w tym wypadku. Mamy dziennik druida Akora. Spora część tego tekstu jest nieczytelna. Moja podróż dobiegła końca, lecz matka natura odwróciła swe łaskawe spojrzenie ode mnie. Pojawili się znikąd i zaatakowali, zmuszając mnie do wycofania się tu. Lecz skarb ukryty w tej jaskini może okazać się nadzwyczaj użyteczny. O wschodzie słońca, gdy jeszcze będą spać, spróbuję zmienić się w jednego z nich i przejść niepostrzeżenie przez ich szeregi. No, wygląda na to, że go tutaj zaskoczyły topielce, uciekł sobie do tej jaskini i niestety wygląda na to, że zdążył się wykrwawić. No, niestety. Mamy 6 kamyczków, przed nami jeszcze jeden do zdobycia w klanie wilka, ale to już w swoim czasie. Moi drodzy, co my możemy jeszcze dzisiaj zrobić? Szczerze mówiąc, to możemy udać się już do Faring. Tak jeszcze sobie myślę, czy my coś mamy do zrobienia w pozostałych miastach. Tutaj już chyba wszystko. Faring jest do zrobienia, wiadomo. Silden, no to tych niewolników ewentualnie. Tego nie zrobimy, to w ogóle na kiedy indziej. Tutaj ta magia runiczna. To wszystko nas kieruje aktualnie już do Nordmaru. Isztar zostawiamy na później. Dobra, no to w takim razie się tepnijmy do Faring. Faring, gdzie jest Faring? Mamy Faring. No i świetnie. To co, myślę, że może zaczniemy od samego początku. Czyli pójdziemy na polowanie z miczem. Co tu robisz? A po co niby miałbym zachodzić do wioski? Jestem bankrutem. Ostatni grosz straciłem na arenie na rzecz Curtisa. Przynajmniej wciąż mam butelkę nordmarskiej starki. Pomaga mi przetrwać ciężkie chwile. Curtis? Kto to? Właściciel areny w wiosce. Nie jest zbyt duża, ale wystarczająca, żeby zrobić wrażenie na orkach. Jest coś, co powinienem wiedzieć o tej wiosce? Faring było niegdyś warownią paladynów. Teraz to centrum terenów okupowanych. Przebywa tu Khan, przywódca wszystkich orków oraz hordy jego wojowników. Trudno było się tu dostać, mnie się jednak udało. Jak ci się udało dostać do zamku? Dzięki współpracy z orkami, to jedyny sposób. Uważaj jednak, gdy ich zdenerwujesz, o zamku można zapomnieć. Czego szukałeś w zamku? Miecza. I to nie jakiegoś tam zwykłego, ale z magicznej rudy. Wiesz, co mi powiedział jeden kowal? Że najpierw muszę zabić 3 trole. 3 trole! Może i jestem stuknięty, ale nie jestem szaleńcem. Zabijmy te trole razem. Będzie ciężko. Uwierz mi, widziałem te potwory. Dobrze się nad tym zastanów. Zapolujmy na trole. Dobra, spróbujmy. Zaprowadzę cię tam. No i dobra, polowanie na trole z miczem. Poczekasz na mnie? Poczekasz, to super. To lecimy. Mamy już teraz też odporności na choroby. Więc trole już mi nie straszne. Wracaj do piekła, bestio. Dobra, bijemy. Co jest? O co tu chodzi z tymi trollami dzisiaj? Ej, jak nigdy po prostu. Oj, chyba z tego nie wyjdę żywa jednak. Gorzej będzie, jak miecz mi zginie. O, już lepiej, no. Miały chyba tam high grando po prostu. Excuse me. Co ten troll mi robi, to ja nie wiem. Gdzie jest miecz? Przydałoby się mu najpierw pomóc, nie? Kurde, no.
Te trolle to chyba mają jednak agro na mnie. Mam nadzieję, że Mitch to przeżyje. No co jest? Jaka ta gra jest czasami głupia. Ten troll się zbugował, wiecie? Przez chwilę na pewno. Coś tu jest nie tak z tym terenem. No przecież to jest... To jest niemożliwe. Niemożliwe po prostu. Bij go szybko. Dobra. Jeszcze mi dziubdziuba brakowało. No co jest z tym trolem głupim? Ja pierdzielę, naprawdę coś się zbugowało. Wezmę aż wczytam grę, bo naprawdę to jest niemożliwe. Coś się stało dziwnego. Ty nic nie rozumiesz. No nie, masz full HP, ale przynajmniej odbugowałam cię trochę. Dobrze. Beautiful. Żadna strata. Trole nie żyją. Co dalej? To z całą pewnością zrobi wrażenie na orkach. A ja lepiej wrócę na razie do zamku. Super, to sobie wracaj. Ja pierdzielę. Co to miało być? Coś się nieźle popsuło. Ja chyba dobrze zrobiłam, że wczytałam grę, bo wydaje mi się, że gdybym tego nie zrobiła, to by Mitch jednak umarł. A tak to miał chyba full HP po moim wczytaniu. No nie powiem, to był trochę hardcore. Ale dlatego, że coś się pobugowało i trolle nie otrzymywały obrażeń. To było co najmniej dziwne. Moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. W kolejnym porozmawiamy sobie z tym niewolnikiem Roko, który tutaj jest. Ten save w sumie mogę usunąć już. Ten też usuniemy i zapiszemy się jeszcze raz. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, ja lecę montować dla Was ten film. Cześć!